I już. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic. I tak jak w tytule, dzisiaj postaramy się zbudować jakiś mały, prosty pojazd bojowy, w sensie auto, który później będziemy mogli walczyć z innymi youtuberami. Z Diabłem albo z Pawłem, zobaczymy. Założenie jest takie, żeby był na pewno z kartonu, czyli cały do zniszczenia. Dwa, żeby był prosty i żeby był na tyle nieskomplikowany, żebyśmy mogli go później rozwijać. Dzisiaj zrobimy pierwszą wersję, później zaczniemy robić kolejne wersje, które będą coraz to bardziej skomplikowane. Więc zaczynamy. Wszystko będę się starał robić z kartonu, tak żeby wszystko było do zniszczenia przez innego gracza i żeby te bitwy były w miarę ciekawe. Znaczy ciekawe, no sensowne, tak? Żeby się całość dało zniszczyć, a nie tylko kawałek. Do tej pory w sumie robiliśmy tak, że tylko część samolotów była zniszczalna albo miały jakieś słabe punkty. Teraz zrobimy taki legitny samochód, który jest cały do zniszczenia, ma silnik, ma butlę z benzyną, a raczej z gazem i wszystko da się rozwalić. To jest pomysł zasugerowany przez jednego z widzów na poprzednim materiale. Jak wejdziecie sobie w sumie w ostatni odcinek, to tam widać, bo to jest jeden z top komentarzy. Więc jak macie więcej takich pomysłów, to walcie śmiało w komentarzach, ja postaram się je zrealizować. No i pozdrawiam cały czat z premiery, bo na pewno tam jesteście. Tak, hejeczka, cześć. Cześć, witam. Silnik spalinowy z przodu sobie walniemy. W sumie butlę z gazem jedną możemy też dać z przodu. Tu będzie jeden silniczek. Tu będzie butla z gazem do tego silniczka od razu. Taka, wiecie, no bardzo potrzebna z przodu, no nie? Na pewno bardzo, bardzo potrzebna. Damy troszeczkę elektroniki różnorakiej. W sumie silnik wystarczy nam tylko jeden. Tu damy jakieś sterowniki, bo może się przydadzą później. Damy też timer. Nie, timer chyba nie będzie żaden potrzebny. Co ja tutaj mogę umieścić jeszcze takiego, co nam się przyda? Guziki? Guziki to później. Dobra, budujemy. Czaskamy. Tak jak mówiłem wcześniej, ten będzie bardzo prosty, bo takie jest założenie, żeby to było proste, a później żebyśmy mieli po prostu szansę na rozbudowę tego pojazdu i ja się postaram zrobić kilka odcinków, które będą kręciły się wokół tematu rozwijania tego auta. Więc jak macie jakieś pomysły, jakie działka tutaj dodawać, jakie bronie ogółem dodawać do tego pojazdu, to walcie w komentarzach. Wszystko, co do tej pory widzieliście, czyli działka namierzane, rakiety samonaprowadzane i tak dalej, jest opcja, żeby dodać je tutaj do tego auta. Nie widzę problemu. Więc jak chcecie, to działamy w tej kwestii. Dobrze. Gdzieś tu muszą być skrętne koła. Myślę, że gdzieś tutaj na spokojnie mogłyby być. Okej, czy to będzie chciało skręcać? Czy się nie będzie blokowało? Mam nadzieję, że nie. Chociaż może się blokować później. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Co bym chciał jeszcze zrobić? Drugą warstwę podwozia. Bo skoro zrobiłem warstwy dookoła podwójne. Dlaczego robię takie podwójne? Dlatego, że chcę, żeby to było w miarę wytrzymałe podczas tej walki. Żeby to nie było tak, że dostanie raz z ziemniaka i już będzie po aucie, nie? Tylko robimy podwójne, żeby przedrzeć się przez ten pancerz było w miarę trudno i żeby po prostu ta walka trwała troszeczkę dłużej. Myślę, że to dobre będzie dla nas. Zobaczymy, jak te koła będą skręcały. No, nie powinny się jakoś specjalnie bardzo, bardzo blokować. Weźmiemy sobie tylko inne to, o, bo to jest takie wyśrodkowane. Lubię ten, bo jest wyśrodkowany. Dobrze. Zapiszemy go auto 1, czyli A1. A1, auto 1 z cacy w prawo, w lewo, świetnie skręca, tylko trzeba obrócić je, ale widać, że koła się o nic nie blokują, więc jest bardzo dobrze. Teraz zrobimy tylnią ośkę i cacy będzie. Napęd zrobimy 4x4, dlatego że wszystko jest urywalne, w sensie wszystkie koła można urwać, strzelając w odpowiednie miejsce, więc zależy nam na tym, żeby wszystko było napędzane, a nie tylko przód, ani nie tylko tył. Żeby się nie okazało, że jak nam urwie przód, to już nie jedziemy. Więc robimy napęd na wszystkie ośki, no. Na obie ośki, bo będą całe dwie. Na razie, później możemy zrobić coś bardziej skomplikowanego. Jak wymyślicie. Ja na dzisiaj mam taki plan, żeby dodać po prostu zwykłe działka I jedną broń specjalną, którą sobie ostatnio wymyśliłem i która mi się podoba. W sumie, czy mógłbym to? Mógłbym. Mogę to sobie porozszerzać wszystko, bo przecież z tyłu to nie będzie w ogóle przeszkadzało, bo koła nie są skrętne, więc to może być
Może być porozciągane tutaj. Czy tam pogrubione. Tak, tak. I tak. Myk, myk. Fajnie. No będzie taki trochę Jeep, ale nie do końca, bo jak widać jest trochę podłużne to coś. Ale myślę, że będzie spoko. Myślę, że będzie spoko. Zrobimy jakieś drzwi sensownie, żeby się otwierały. Żeby to też nie był taki do końca najprostszy pojazd, jaki możemy zrobić, tylko... Coś tam, żeby było już na starcie. Tak, tutaj, tutaj. Okej. Przyda nam się teraz ten sterownik, który zrobiliśmy wcześniej. Sterowniczek. Ten dolny wykorzystamy. Mam nadzieję, że będę mógł się do niego dostać. Będę. 60 stopni. Myślę, że na luzie. I guzik. A, możemy bramkę logiczną tam postawić. Chociaż w sumie nie będę robił bramki logicznej. Zrobię sobie po prostu guziki. Dwa i one oba będą działały. Chociaż mógłbym zrobić bramkę logiczną. Zrobię. Zrobię, żeby tylko zająć trochę miejsca w tym. Tam w środku. Bo czemu nie? Brama logiczna. Give me that. Dawaj, gościu. Tu sobie ustawimy na OR. Czyli jeden z guzików musi być aktywny, żeby tam to zadziałało. I będzie sponio. Teraz tylko zapiszemy sobie. A1, super. I sprawdzimy, w którą stronę się to obraca, bo na pewno się obraca źle. No właśnie. To się ma w tą stronę obracać. Cacy, drzwi się otwierają i do auta można wsiąść. Dobrze, jak jeden jest aktywny, to automatycznie drugi jest nieaktywny. To sobie podepniemy tutaj, jako drzwi. Chociaż w sumie, czy ja potrzebuję tego na fotelu? A, niech będzie. Niech będzie, że jest. Drzwi to bardzo ważna sprawa jest. Okej, tu się kończy gdzieś kabina kierowcy, powiedzmy? Myślę, że tak, że tutaj się kończy kabina kierowcy. Jeżeli chodzi o górę, to później ją dostawimy, jak już skończę budować wszystkie rzeczy, które są tutaj na razie takie najważniejsze, najbardziej istotne. Dobra, działka. Działka muszą strzelać jakoś w miarę prosto i tak, żeby nie przeszkadzały w jeździe. Najlepiej by było tutaj po prostu wpakować na sam przód działeczka. Tak jak mówiłem wcześniej, to ma być prosta konstrukcja, na razie nieskomplikowana, żeby była w stanie jeździć i strzelać przed siebie. A później będziemy myśleli o tym, żeby to ulepszać. Niech to będzie na początek bardzo proste. Bardzo, 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 bardzo proste. I mi się podoba. I to będzie pierwsza wersja tego pojazdu. Czyli pod trójką mamy strzelanie. I cacy. I można jeździć i strzelać do innych pojazdów na poziomie, no takim jak jest, czyli w beczkę się wstrzeli. Wstrzeli się w beczkę, jeżeli będzie się dobrze celowało. Okej, tu zrobimy coś ala taką naczepę. Naczepkę. W sumie niepotrzebnie tutaj aż pogrubiłem tak bardzo. Bo tutaj chciałbym zrobić takie działko. Fajne działko, które będzie strzelało tylko do przodu. To też jest ważne. Żeby to było też uproszczone jak najbardziej. Będzie sobie strzelało tylko do przodu i będzie strzelało takimi specjalnymi pociskami, które sobie dzisiaj uwidziałem. A które moim zdaniem będą bardzo fajne. Coś takiego. Okej. To działko będzie łatwo, chociaż nie. Jak nikt nie będzie w tył celował, to go tak prędko go nie rozwali. Dobra. Zrobimy sobie dwa pociski tutaj, powiedzmy, na tym działku. I teraz tak. To działko, no już nie będzie takie proste. Takie proste już nie będzie to działko, bo trzeba mu dać ziemniaczane działka. Albo nie trzeba. Zrobimy rozłączniki. Są takie klocki specjalne, które jak się je kliknie, to się rozłączają. Ja je gdzieś tutaj mam w tym modzie. Gdzie one są? Tu są. Tu są i zamiast robienia tych ziemniaczanych działek, to zrobimy sobie te przyciski rozłączające. I one jak się kliknie, to się po prostu rozdzielą i zadziała to tak samo jak zestrzeliwanie z tego, z ziemniaka. Dobrze. Pewnie się zastanawiacie, co to będzie zadziało, o co tu się chodzi, o co się rozchodzi. To się rozchodzi o to, żeby tutaj było coś takiego. Dobra, potrzebujemy do tego silnik. I to mały silnik. Mały silnik, where are you? Chyba tyle różnych klocków, to ciężko się odnaleźć. Butle będą oczywiście małe, żeby były w miarę bezpieczne. To i timer. Timer i jeszcze to, czyli magnes. I będzie cacy. Czyli tak.
Chcemy, żeby jak się odklei, to żeby leciał taki pocisk, który ma w sobie magnes. Magnes działa tak, że przyciąga, znaczy leci w kierunku jakiegoś gracza, który jest najbliżej. Ten magnes będzie się po jakimś czasie dopiero odpalał, żeby nie było tak, że od razu będzie namierzał, bo wtedy strzeli w naszego gracza, który siedzi, znaczy strzeli, będzie przyciągało w stronę naszego gracza, który siedzi w pojeździe, a tego nie chcemy. Więc tak, to w stronę tego, to w stronę tego, ok. Silniki jeszcze miałem dodać, kurczę. A w sumie tutaj może będą ok. Może. No i gdzieś muszą być przyciski, więc dajmy na to, że tutaj. Ok, ja sobie to zapiszę, bo później to trzeba będzie stestować wszystko. I jeszcze bym chciał, żeby ten kontroler górny był podłączony tam i mniej więcej to robił tak 30 stopni do góry, w górę, od razu, albo no 30, ok. Żeby to działko było skierowane troszeczkę w górę, w momencie strzału, żeby po prostu te pociski leciały po takim łuku. Troszkę jestem zakataczony dzisiaj, także tak mówię przez nos pewnie. Tak jest, dobrze, o. I to jest to działko specjalne, które jak się włączy, to tak. Guzik leci, rozłącza przede wszystkim to, włącza timer na dole, tak, i timer włącza później magnes, a on chyba był podłączony do magnesu, czy nie był? Był. Tak, i guzik włącza jeszcze tą, ten silniczek, ale ten silniczek dobrze, żeby też się włączył na timerze na chwilę tylko. Jakby to zrobić? Tak, żeby ten silnik nie działał za długo. Hym. A w sumie on może być po prostu bardzo słaby i odleci na tyle, żeby później... O! Tak tylko, żeby spadło z tego. Brawo, Plaga. Brawo. Brawo! Czat spam, brawo, Plaga. Tak, właśnie sobie rozwaliłem wszystko, bo nie zapisałem przecież. Świetnie. Przycisk włącza timera. Przycisk włącza silnik. Przycisk rozłącza to. Włączasz timera. Włączasz silnik, rozłączasz to. Brawo, Plaga. brawo. Kurde. Lepiej by było, jakby działał tylko na chwilę ten silnik. Na pewno. Ale musiałbym strasznie pokombinować, żeby to tak zadziałało. A wolę, żeby to tak po prostu tak pyknęło i tyle. Pyknęło i tyle. Dobra, zrobimy sztucznego gracza gdzieś. Sztuczny graczu, tu jest sztuczny graczu. I sprawdzimy, czy to w ogóle poleci w stronę tego sztucznego gracza. Czy nie bardzo. Czy raczej będzie kierowało się na mnie. Najgorsze jest to, że właśnie to tak... No... Średnio bym powiedział. Tak średnio. Teraz się kieruje na mnie i silnik idealnie to... odpycha w drugim kierunku, tak żeby nie było w stanie mnie trafić. Hym. Chyba, że zrobiłbym to jeszcze inaczej troszeczkę, żebyśmy włączyli najpierw napęd, a później dopiero samo uzbrojenie. Dobrze, wiem jak to zrobimy. Więc tutaj będą potrzebne jeszcze drugie guziki, które po prostu tak szybko to odepchną, ale zaraz się odłączą. Więc to nie będzie działało na tym i to nie będzie działało na tym i w sumie to może być jeden przycisk, jakby nie patrzeć. Może to być jeden przycisk? Nie, lepiej, żeby były dwa. Włączy tylko na chwilę to odpychanie. Ojejku, czemu ja to kliknąłem? Czemu ja to kliknąłem? Weź spaduwa. Ale jestem zdolny dzisiaj. Okej. Przycisk. To nie działa z tym. To nie działa z tym. Dobrze. Zapisuj to jak najczęściej. Będzie mniej pomyłek. Ok. Przycisk działa na silnik. Ten tutaj. Dosłownie na moment go odpali. Teraz tak. Ile my mamy tutaj podłączonych rzeczy? 3. Czyli 4, 5 by było... 4, 5 i to
I to. Nie to. I to. Ok. Będzie skomplikowane trochę strzelanie. Czy mogłem to zrobić wszystko na dwóch timerach. I też by było dobrze. Ale to by się wyłączało. No, nieważne. Ok. Klikam czwórkę, później piątkę i powinno być spoko. Cztery, pięć. A, to się automatycznie odłącza. Hmm. Automatycznie się odłącza. To niedobrze akurat. Chociaż w sumie mógłbym te miny zrzucać obok gracza i wtedy uciekać. Też by jakby było sensowne trochę. Zobaczmy, czy to mi jest w stanie wyrządzić jakąś krzywdę w ogóle, bo jak na razie to za mną lata. Ale nie bardzo wybucha. Dobra, po jakimś czasie wybucha. Po jakimś czasie, ale myślę, że to jest za bardzo zabudowane tymi różnymi klockami. I przez to jest nieefektywne. Troszeńkę. Delete. Build. Yes. Jakby to można wystrzeliwać tak, żeby leciało troszeczkę do przodu? Szu. Na pewno musimy się pozbyć tego. I tego. Weź nie wybuchnij, co? Super. Tylko teraz jak ja to mam zdjąć, nie wiem. Myk. Na pewno musimy sprawić, żeby to wszystko było lżejsze. To na 100%. Spawarka. Pyk. Zrobimy sobie spawareczkę tutaj. Okej. Okay. Myk. No i spawarka tutaj. Tylko weź to teraz podnieś. Tak to podnieś, żeby nie wybuchło. Z młotka przywalimy delikatnie. Ale świetnie się bawię. O kurcze. Całkiem to trzeba wypierdzielić, bo to w ogóle nie wyszło tak, jakbym chciał. Zróbmy na razie, że to będą bomby, znaczy miny, które się zostawia na środku drogi i one później będą za kimś podążały, za tym, kto będzie bliżej. Bo jak na razie to zupełnie nie gra. Zupełnie mi to nie gra, w ogóle. Okej. Wcale to nie chcę grać. To niepotrzebne, niepotrzebne, nie. Nie. Możemy zrobić dużo to prościej, a później najwyżej będziemy to ulepszać, jak już wpadniemy na jakieś lepsze pomysły. Ja dzisiaj trochę wolno myślę. Dobrze. Zrobimy sobie coś takiego jak piston tutaj. Ten piston będzie wypychał całą tą konstrukcję, która będzie posiadała te wszystkie rzeczy. Czy ten rozłącznik może być do pistona podłączony? Panie rozłączniku, czemu ja się tego rozłącznika w ogóle pozbyłem? Przecież on mi jest potrzebny. Rozłącznik. Tu jest rozłącznik, okej. Dobrze. Myk. Dobra. Do tego jest podpięte to. I to. I przycisk. I to będzie bardzo proste. Najprostsze jak można zrobić. Okej. Jeżeli będziemy chcieli, żeby to dalej gdzieś upadło, to będzie sobie dalej upadało. Myk. Fajnie. A jeden zapisz, tak. Teraz bierzemy butlę z gazem. Butla. To będzie w sumie najprostsze, co może podążać za graczem. I teraz zrobimy sobie jeszcze jeden przycisk do tych pistonów. One się rozciągną dosłownie tak na czwórkę. Okej. Po włączeniu tego przycisku. Okej. I później włączam przycisk ten i ten. I to powinno już wszystko sobie wtedy działać. Tak. Okej. Sztuczny gracz jest tam zamontowany. Zapisujemy. Siup. Nieskomplikowany pojazd do walki z innym graczem. Test pierwszy. Tu się strzela. Na czwórce się wysuwa pistony z minami. A, ja w ogóle nie mam podłączonego silnika. To nieźle. To nieźle. Przyda mi się na pewno. Ja tak założyłem, że to będzie jeździć, a w sumie nie zrobiłem nawet jednego testu. Gdzieś tyle tej mocy? Ta. Nie Q1. A1. A1, go! Dawaj. Dobra, jedzie. Czwórka, wysuwają się pistony. Piątka, zwalniamy pistona. O, i od razu poleciało za tym. Okej, szóstka. Piątka też. Teraz poleciało za mną. Musimy zrobić tak, żeby było delikatne opóźnienie. Czyli musimy dodać tam timery, tak czy siak.
Już wiem, dlaczego te timery tak uparcie chciałem dodać i dlaczego ich nie dodałem teraz, to już w sumie nie rozumiem. Tu muszą być timery. Muszą. Koniec, kropka. Ty musisz tego nie włączać na razie, tylko włączyć timera, timer to, timera, timer to, timer. To nie jest timer! To niezłe timery, plaga. Dobra. Okej. Pyk, pyk, pyk. Timer dosłownie 2 sekundy, żeby mi dać czas na odjechanie od przeciwnika, którego próbuję rozwalić. Myk, myk. Zróbmy tutaj przeciwnika, który będzie się nazywał Diabeł i który będzie wyglądał tak, jak wygląda. O, to jest Diabeł. Tu ma nogi. Tu ma tłów. Tak. Tak, to jest on. Totalnie. Okej. I tu ma głowę. Małą głowę ma. Tak. No to co poradzisz? Nic nie poradzisz. Dobrze, zapisane. Myk. Da-da-da-da-da-dam. 4. 5-5 i uciekam. I podążają za Diabłem. O nie, ta ostatnia już za mną jedzie. Ważne jest, żeby być w miarę daleko od celu. Znaczy na tyle daleko, żeby nie poleciały za mną, tylko poleciały za nim. I będzie wtedy cacy. Okej, okay. Bardzo, bardzo fajny pojazd wyszedł. Podoba mi się. Nie ma na razie żadnego zawieszenia, więc będzie sobie skakał. Ma słaby punkt tutaj, którym jest ta butla. Jak się ją rozwali, to w sumie jest już po pojeździe, bo silnik wybuchnie, nie będziemy w stanie jeździć. Jest w stanie strzelać tak, żeby w tą butlę zahaczyć. I ma specjalną broń w postaci min, które podążają za graczem. Więc trzeba je skillowo zrzucić. Jeżeli się źle zrzuci, no to wtedy jest lipa, bo będą podążały za nami. Jeżeli chodzi o malowanie, to każdy sobie pomaluje tak jak uważa. I będzie wtedy super cacy. Dajcie znać, co myślicie o tym pojeździe i co chcielibyście do niego dodać. Im więcej pomysłów, tym lepiej. Zawsze można mu jakieś działka dodać na bokach, na przyczepkach i tak dalej. Można mu zmienić zawieszenie, można mu dodać różne fanty. Kwestia tylko wyobraźni, co tam sobie wymyślicie. Ale myślę, że na pierwszy pojedynek będzie w sam raz. I jak się uda, to jeszcze dzisiaj sobie postaram nagrać odcinek z Diabełem z testowania tych pojazdów i z jakiejś bitwy z tych pojazdów. Może się uda, może będzie fajnie. Mam nadzieję, że tak. Dobrze, więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i napisać komentarz, że jeżeli byliście na premierze, to zostawcie komentarz na dole pod filmem. Byłem na premierze. I nie chodzi o pisanie na czacie, tylko chodzi o napisanie komentarza pod filmem. Green screen wyłączony. Wiem. Specjalnie go wyłączyłem. Pomniejszyłem okno. Tak jest fajniej. Mam nadzieję, że już wybraliście z ekranu końcowego jakiś film, który chcecie obejrzeć, bo wyświetlają się ostatnie 20 sekund filmy. Więc jak nie widzieliście jednego albo drugiego filmu, to warto go zobaczyć teraz. Hejeczka, pa pa.